Witamy w mieście królów! Tymi słowami 20 listopada rozpoczęła się 12. edycja Gali Koloseum, po raz pierwszy organizowanej w Krakowie. Wydarzenie to miało miejsce w obiekcie klubu sportowego Korona. Hala wypełniona po brzegi widownią uraczona została wspaniałymi występami zawodników i zawodniczek MMA, którzy rywalizowali między sobą w 8 walkach, w tym jednej kobiecej oraz jednej opas federacji Koloseum w kategorii półciężkiej. Nad prawidłowym przebiegiem walk w oktagonie czuwał jak zawsze profesjonalny sędzia Sławomir Cypel. Wraz z zawodnikami przyjechali ich trenerzy, a wśród nich takie znakomitości polskiego MMA jak Łukasz Chlewicki, Damian Grabowski czy podwójny złoty medalista tegorocznych Mistrzostw Świata w grapplingu Maciej Polok. W pierwszej walce zobaczyliśmy Karola Czaje z Damianem Sewerynem. Zawodnikowi jiu-jitsu Bytom udało się zdobyć plecy przeciwnika, co umiejętnie wykorzystał i w pierwszej rundzie wygrał duszeniem zza pleców. To była czwarta walka bytomskiego zawodnika, w tym trzecia wygrana. W kolejnym pojedynku Patryk Rogusz zmierzył się z Danielem Orłem. Zawodnik Fightman Bochnia zaczął walkę dynamicznie, w stójce, próbując trafić przeciwnika high kickiem, spychając go tym samym pod siatkę oktagonu, gdzie klinczując zanotował obalenie. Później kolejno pozycję boczną i dosiadł. Walkę również zakończył duszeniem zza pleców w pierwszej rundzie. Jest z nami Patryk Turki Rogusz po szybkiej wygranej z nad Danielem Orłem. Witaj. Cześć. Zacząłeś bardzo mocno w stójce, high kicki poszły. Powiedziałeś mi przed walką, że spójrz na głowę, zobaczysz kopnięcia. Dokładnie, plan był taki, żeby od razu zaatakować high kickami i posadzić. Nie udało się, wiadomo, nie zawsze taktyka wychodzi w walce. Rośniesz, masz 16 lat, rośniesz cały czas. Jeżeli ci przyjdzie przybrać kilka kilogramów, to ta kategoria wzrośnie. No. No niestety, taka jest kolej rzeczy, nie no. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. Jeżeli masz ochotę, ja dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy mnie wspierali. Moją siostrę, mojego brata z Anglii, moich rodziców, cały team Fightman, który tutaj jest i Kingę. Dzięki. Dużo emocji dostarczył pojedynek kobiet, w którym zobaczyliśmy Agnieszkę Niedźwiedź z debiutującą w formule MMA Joanną Ogrodnik. Debiutująca i wywodząca się z brazylijskiego jiu-jitsu popularna Kiki nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na zasypującą ją gradem ciosów Agnieszkę. I to zawodniczka Natal Goldstein cieszyła się drugą wygraną z kolei. Jest z nami zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku kobiecego, Agnieszka Niedźwiedź, która pokonała w morderczym pojedynku Asię Ogrodnik. Witaj. Dzień dobry. Powiedziałaś mi na ostatnim Koloseum, że bardzo byś chciała z nią zawalczyć. Twoje marzenie się ziściło. Tak, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam zawalczyć z Asią i wielki szacunek dla Asi za to, że wytrzymała tyle. Dwie rundy.
no aż dwie rundy to były. No i cóż. Ty wywodzisz się z judo, ona ma purpurę w jiu-jitsu i szczerze mówiąc oczekiwałem, że to będzie walka toczona tutaj w parterze. Założenie było takie, aby utrzymać tą walkę w stójce, ponieważ wiedzieliśmy, że Kiki jest świetną grapplerką i nie, no i nie chcieliśmy wchodzić do tego parteru, bo jest ode mnie dużo lepsza w nim. No i taka była taktyka, aby to utrzymać w parterze, w stójce i myślę, że wykonałam wszystko tak, jak było zamierzone. W tej walce zobaczyliśmy Andrzeja Grzebyka z Łukaszem Mikołajczykiem. Bardziej doświadczony Grzebyk zdominował zawodnika Lutadores Opole, po czym zanotował na swoim koncie obalenie i skończył w parterze, oddając Mikołajczyka dźwignią na stan łokciowy. Z nami Andrzej Grzebyk po wygranym pojedynku nad zawodnikiem Lutadores Opole, Mikołajczykiem. Jak się czujesz? Witam wszystkich. Bardzo dobrze się czuję. W ogóle się nie zmęczyłem. Nie mogłeś się zmęczyć, bo całkowicie zdominowałeś tą walkę w jakiś sposób. Zacząłeś bardzo efektywnie w stójce. Potem po obaleniu była i półgarda boczna. No i udało ci się w końcu wpiąć. Byłeś w dosiadzie? I tam zakończyłeś balachą. Nie chciałeś tego Grand Pan dokończyć? No nie chciałem dokończyć, wolałem, bo widziałem, że przeciwnik zostawia mi rękę, a pomyślałem, że wykorzystam to. Ogólnie nie chciałem tak samo Grand Panem skończyć, ale jak zostawił, to wykorzystałem to po prostu. Pozdrawiam Konrada, małego wojownika Adriana, moją dziewczynę, no i wszystkich moich fanów. Dziękuję bardzo. Przyszedł czas na walkę wieczoru o pas Federacji Koloseum, w której reprezentujący jiu-jitsu Bytom Ireneusz Cholewa zmierzył się z zawodnikiem AKS Spartan Chorzów Maciejem Browarskim. Dobrze.
Po bardzo taktycznych trzech rundach sędziowie wciąż nie mogli wyłonić zwycięzcy, więc zarządzili rundę dodatkową. W czwartej rundzie lepszy okazał się podopieczny Macieja Poloka i to on mógł cieszyć się z pasa mistrzowskiego. Pytanie od razu, gdyż przebieg całej walki wygląda w ten sposób, że bardzo okopałeś nogę Irka Cholewy low kickami, wewnętrzne, zewnętrzne. Mam pytanie, dlaczego za tym nie poszedłeś? Tak jak wcześniej mówiliśmy przed wizją, że jakoś nie miałem tego wykończenia. Szłem tymi low kickami, chciałem go porozbijać. Jakoś tak od samego początku weszedł pierwszy, drugi. Poczułem, że to wchodzi, może go to troszkę rozmiękczy, ale nie miałem tego wykończenia, żeby wejść tą górą. I dlaczego tak się stało, naprawdę nie wiem. Może czułem za duży respekt przed nim, albo byłem za bardzo spięty. Nie mam pojęcia. Słuchaj, z mojej strony nie będę cię dłużej męczył, bo mega wyczerpująca walka. Natomiast chyba myślę, że na miano na pewno pasa kolosem, który dzięki wam bardzo. Dziękuję ci pięknie i życzę powodzenia. 28 grudnia, 13 gala Koloseum. Zapraszam wszystkich serdecznie. Można zobaczyć transmisji na żywo w MMA TV. Zapraszam.